Maciek, nie ma bata. Tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu. Hej, hej mordeczki, witam was serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcinek z Hellblade'a. No właśnie, słuchajcie, poglądaliśmy Surta, co było w sumie dosyć proste i w tym momencie możemy wejść do Hellu, ale postaramy się najpierw jeszcze coś zrobić, natomiast... Valrava, no właśnie. Okej, możemy pójść już do Helheimu, natomiast najpierw chciałbym wejść jeszcze w tą... Tak, tak. I do Liona. Właśnie, chciałem wejść tutaj do krainy tego Valravana, dlatego że nie wszystkie opowieści tutaj zebraliśmy z tego obszaru, dlatego chciałbym sobie tu połazić, poszukać odpowiednich kamieni. Co prawda, o właśnie, tutaj na przykład coś jest, nie wiem, tutaj chyba byliśmy, z tego co pamiętam. Zaraz to zobaczymy, jak tylko podejdziemy. O właśnie, tu jest to N. Zobaczcie, że tu są dwa znaczki. Ten między kropkami są jakby kolejne rozdziały. No i ten drugi rozdział, N, M i taka jakby takie mniejsze drzewko i później większe drzewko. Mówię, bo ma jedną gałąź, a to ma dwa gałęzie to drzewko, a później jest takie, taka tak błyskawica, takie niby S. I właśnie tych dwóch nam brakuje, więc idę tego poszukać. Oczywiście będziecie mieli szybki przeskok do tego. Zapewne pamiętacie to miejsce, gdzie tutaj się wchodziło i były takie dwie bramy. I ten murek, który się tutaj, wiecie, pojawia i znika, ale on nam znika, chcemy po nim przejść. Natomiast tu nam się zrobi mur i tu też nam się zrobi mur, dlatego wcześniej tu poszedłem i otworzyłem sobie najpierw tą bramę. Czego nie zrobiłem wcześniej, bo tam są dwie bramy i otworzyłem jakby, no nie tą, po której powinienem wchodzić. Mniejsza z tym. Czy tu na pewno nie ma nic, bo ja kiedyś przez jakąś bramę patrzyłem i byłem przekonany, że widzę właśnie kamień z opowieścią, a później gdzieś ten kamień mi zniknął. No nic, spróbujemy przejść właśnie tędy, tak jak mówiłem wcześniej. Nigdy tutaj z tego nie skorzystałem, dlatego pytanie teraz, czy... O, właśnie, jest kolejna opowieść. Właśnie o to mi chodziło. Zajebiście, tylko jeszcze jednej brakuje. No to jest co? Czy jakby to jest w kolejności, czyli następna będzie jeszcze gdzieś dalej. Dobrze wiedzieć. Who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. Mm-hmm. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Okej, czyli tak se wyłupił oko. No to tego nam żadnie wiedziałem, że on, myślałem, że stracił to oko czy coś. On sam sobie wyłupił, bo chciał być mądry. No dobra, idę dalej. Mam nadzieję, że ostatnia opowieść, zgodnie z powiedzmy logiką tutaj gry, no to ostatnia powinna być gdzieś dalej niż to, więc idę do przodu. No dobra, troszkę łażenia i troszeczkę znowu tych zagadek logicznych, ale udało się. I bardzo łatwo pominąłem ten kamień, dlatego że to jest taka dodatkowa zupełnie jakby trochę lokacja. O, wyprostuj się. I to jest dokładnie to, co chciałem. Nice. The Northmen say. Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide. And for this reason, he is called the Raven God. Okay. Dobra, pięknie mamy zapełnione. You must seek wisdom through thought. Mhm. No i tu po prostu nawet pamiętam ten moment, że tutaj była ściana, trzeba było przejść przez jedną tą bramę z iluzją. O, właśnie przez tą. Wtedy tutaj ściana znikała i po prostu poszedłem tutaj do góry i gdzieś tam dalej, no. A pominąłem to, co miałem. Dobra, fajnie. Teraz musimy tylko wrócić. No niestety problem jest taki, że trochę tutaj szedłem, więc trochę teraz będę wracał. Ogólnie teraz skończyłem, jak to wyglądało, że to miejsce z tym gniazdem kruka to jest takie dookoła i tutaj ja przeszedłem w ogóle tamtą stroną, tutaj to była w sumie ostatnia zagadka, ostatnie wrota się tu odblokowywało
I następnie właśnie przeszedłem tam, byłem w tym gnieździe, a później wyszedłem w drugą stronę i dlatego wydawało mi się, że dużo szybciej wróciłem, bo po prostu tutaj się, no całą tą konstrukcję musiałem tam obejść na oko, żeby być tu. No a tu się otworzyły drugie drzwi i można przejść na zewnątrz. No, to dobra, to widzimy się pod drzwiami do Helheimu. No i Gites, jesteśmy w sumie już przy właściwej bramie. Opowieści mamy. Udało się, teraz otworzymy nareszcie naszą bramę. Did it! Just do it! Nie otwieraj! Udało się! Nie otwieraj! To kurwa, tak, nie. Nie wiem. O chuj chodzi. Zrobiło się jakoś ciemno. Nie ma tego malunku, więc... Tam jest jakieś takie... coś z przeszłością, czy coś... związane, nie wiem. There is no one here but me. Ooh. But you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? Ah, I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. O, to właśnie tak wyglądał Dillion w pierwszym trailerze gry, właśnie w ten sposób. In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats. Jakiś robaczek mi tu łazi po biurku, kurde. Ale po prostu... Fought for love unspoiled. Ja pierdzielę. By your darkness within. Fought for your dreams. Właśnie tak wyglądał Dillion w pierwszym zwiastunie. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Ach, on mi wtedy powiedział, że musi zabrać jego głowę. O! To jest z trailera. Pierdolę. Podobnie właśnie było w trailerze. Trailer to jest z tym płonącym drzewem. Zajebisty. I właśnie ten głos wtedy był. No i stąd wiemy, że wzięła jego głowę i ją ma przy sobie. To jest jedyne naczynie, w którym może być jego dusza, tak? Ciekawe, że nie w sercu, tylko w głowie, nie? Trochę inne podejście. Everyone could see it in the hollows of your eyes.
a gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer, led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Idziemy w końcu do tego właściwego Helheimu. Czyli tu. No dobra, to zapierdzielam w takim razie. O, popatrzcie, walka się tutaj nam zrodziła. Come on. It's nearly over. Finish it. The gods made you a warrior for a reason. It's a calling. Shit. Gotcha. Ty zaatakuj pierwszy. O, właśnie o to mi chodziło. Au. Wiedziałem właśnie, że będzie. O, proszę bardzo. Jak go wyrolowałem. No. Proste. Kurde, czemu tego zaatakowałem? Fuck, to nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Chciałem tego pierwszego zaatakować, a pobiegła do drugiego i... I gówno wyszło. Chciałem się, o właśnie, w ten sposób wycofać. Czemu tego pierwszego wtedy nie zaatakowała? Dziwny to jest. O właśnie, tak zrobimy. Dawaj! Dobrze, tego jednego możemy sobie, wiecie. Uuu, jak pięknie to zrobiłem! Dawaj! Au! Au! Kurde! Fuck, muszę od niego uciec. Suki syna, trzeba go rozwalić mu tą tarczę, ale cholera jasna, dobra. Daj mi sobie chwilę, żeby mi życie powróciło. No jest słabo. Ała! No nie wiesz, dobra, wstawaj. Wkurzył mnie. No ja chciałem go tak taktycznie ładnie rozwalić. A tu nic. Jaka muzyka w ogóle. Czy można go zrzucić? Szlak? Fak, fak, fak. Shit, no dlaczego nie mogę go ani zblokować, ani nic? Dobra, udało się. Uch, zajebiście, udało się. Jak muzyka tam w ogóle weszła, nie? Fajna. Dobra, no to wchodzimy za tym. To wygląda w ogóle jak wejście do jakiegoś kościoła, ale to może tylko moje błędne skojarzenie, bo to wiecie, trochę inna kultura. Skandynawia i w ogóle i trochę inaczej się tam pewnie budowało niż u nas. Uuu, z tym poryju od razu na wejście. Au! Czemu ktoś mnie tak bije, niedobry? O! I zamknął bramę. Wkurzył się, że tu weszliśmy. Wygląda trochę jak kurwa Surt albo ten drugi.
czy ja mogę coś zrobić? Nie wiem, próbowałem, uwierzcie, ale nie bardzo mogłem, więc nie rozumiem, co teraz będzie. Aha, i teraz mam z nim walczyć, ale próbowałem wstać i nie mogłem. Mam taką obawę, że po prostu przy takich przeciwnikach nie jestem w stanie go... No ja... Ała, przecież nawet nie walną we mnie. Nawet nie celuje gnojek we mnie. Okej, to nic nie dało, je widzę. Dawaj ze gnojem. Debil się wpieprzył w ścianę. Au, chciałem uciec, ale się nie udało. Dobra, zaraz go wykończę. Czy ja słyszałem uważaj, czy już po prostu mi się rąbię? Nice, tak z buta wjechać w gnoja. Chyba nie mogę nic zablokować, bo nawet nie celują we mnie. Dobra, i tak mam naładowane całe jak coś. Kurde, robię tyle uników, bloków, wszystko naraz. Nie muszę wręcz. Wiem, właśnie słyszałem. Oh shit, trochę ich tu jest. Chyba wszyscy, nie? Dobra, wszyscy. Cholera, za szybko Hanta. O właśnie, idealnie. Dobra, zróbmy to tak. Kurde. No i znowu gnojek z tarczą nam przyszedł. Dobra, tu ładnie odbiliśmy. Nie jest szybki, nieważne, jestem szybszy niż ten gnojek. Niestety oni są bardziej napakowani i... No i mają więcej troszkę życia. Kurde no. Cicho kurwa tam. Nie wypowiadaj się w tym swoim dzikim języku. Cię ubiję zaraz. Bardzo ładnie. No i proszę, proszę bardzo, jak ładnie. Wszystkich tu rozgrywam. Ej, ten troszeczkę mnie gość zaskoczył na samym początku, kurde, od razu jakiś taki niby boss. On był wielkości właśnie Surta, czy tego Valen, coś tam, Valeriana. Coś tam, nie mniejsza z tym, jak się nazywał. Śmiesznie, bo wziął gość i zamknął bramę, tak jakby wkurzyło go to, że mu bramę otworzyłem. Okej. Okay. Widzę, będzie kolejny... O, jest kolejny kamyczek. Opowieści, wysłuchajmy zatem. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. A to była ona, okej. Okay. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. A może niekoniecznie ona. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. To tyle tylko, no dobra. Mamy tu też łódkę, ale słuchajcie, tam widziałem bramę, a na tej bramie kolejne te do pozbierania. Czyli mamy tak, takiego prawilnego X-a, prawilnego S-a, taką błyskawicę w sumie S, no i taką rybkę. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets. You will find yours.
Okej, okay. X, rybka i... I S. Dobra, tam widzę kolej dalej. No, ten most raczej nie jest złoty, no chyba, że dalej będzie jakieś coś złotego. Tak się zastanawiam, czy tutaj, może stąd coś zobaczę, bo w sumie wiecie... Tam coś tam pomału... Coś mi każe się skupić. Skup się. Okej, okay, widzę... Okej, okay, tego nie było wcześniej, czyli... Jest teraz jakaś możliwość... Odnajdywania, czy jak stoisz w odpowiednim miejscu i się skupisz, to zobaczysz coś, czego nie było? Ale to nie na zasadzie iluzji, tylko chociaż ciul wie na zasadzie czego w ogóle to jest. Tu jakie dziwne, kurwa, konstrukcje. Dobra, no tego nie było. Aha, i tutaj XXX, gdzieś będzie X. Myślę, że X to tutaj jest łatwo. O, teraz już mi pokazuje S. To nadal mi pokazywał X-a. Że gdzieś tutaj jest, a? O, może jakbym się cofnął. Nie, to nie o to chodziło, tak? Myślałem, że z tego mamy tego... A, dobra, czekajcie, tutaj przecież, o, tak zrobi i będzie X. O, właśnie. Idealnie. Czy już jeden mamy. Tutaj mi tego S-a pokazywało gdzieś u góry już. Pewnie w ogóle muszę popatrzeć na dokładnie to samo, tylko pod różnym kątem, żeby zobaczyć te rzeczy. Też może niekoniecznie. No, czekajcie. Mam wrażenie, że jakby się odpowiednio ustawić właśnie do tego, to... To by się to zobaczyło. O, właśnie. Coś w tym rodzaju? Może nie. Może źle patrzę, może nie powinienem na to patrzeć. O, tu jest na przykład X jakiś, nie? Na tym, ale nie. Przypuszczalnie stąd powinno się zobaczyć tego S-a. Ale to nadal nie jest to. Ciekawe. Czy może nie mam na to patrzeć? Może mam patrzeć na coś innego? Albo jednak na to samo, tylko że trzeba odpowiedni kąt sobie dobrać na zobaczenie tego. No myślałem, że gdzieś tutaj, ale to jeszcze nie to. O, w tym miejscu. No to też tak z dupy, kurde, wcale to nie jest... No troszeczkę jest obrócone, ale okej, okay, no niech będzie, czyli mamy S-a i teraz tylko ryba została, więc idziemy gdzieś dalej. Przypuszczalnie to zobaczymy. Okej, okay, da się tu przejść? Da się tędy przejść, jak nieźle. Tylko pytanie, czy nie przesadziłem, nie powinienem iść w drugą stronę, ale nieważne. Pójdziemy też w tą. Gdzieś tu jest na pewno drugi kamień z opowieścią, więc może nawet i tutaj trzeba by wejść właśnie po ten kamień. Jak już tak mi się udaje, wiecie, wszystkie zebrać, to stwierdziłem, a czemu nie? Czemu by się nie postarać? I... Matka nasza, no tak. Skup się. See your mother. Jest. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Okej, wybaczcie, myślałem, że mam troszkę więcej czasu, sobie poszedłem po herbatę. Takie moje szczęście, że moje studio, moje studio do nagrywania, salon, jadalnia i kuchnia w moim mieszkaniu to jest dokładnie to samo miejsce, więc daleko nie mam. Dobra, to w takim razie swoją mamę widzieliśmy znowu, bo jej twarz też się właśnie gdzieś tam pojawia. Później czasem znika, jak na przykład ta spod tego wodospadu, jak do Surta szliśmy, ta twarz później zniknęła, jak wracałem tamtędy. Dobra, czyli jednak nie, było tu kamyczka z opowieścią, ale i tak fajnie, bo backstory Senui usłyszeliśmy. Okej, okay, znowu dwa wyjścia widzę tutaj. Aha, tu jest kamyczek, no to dobra, dawaj po kamyczek. To w takim razie na górę będziemy musieli iść, żeby znaleźć ostatnią runę.
O, i nawet mamy tutaj... Możemy sobie to otworzyć. Jakbyśmy chcieli wrócić. Dobra, nie jest to mi na razie potrzebne. Na razie wracamy jeszcze tutaj. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. A wybaczcie, nie włączył się... No, nieważne. Ciekaw jestem, jak dużo właśnie z tego zostanie uchwycone, słuchajcie, w tym, w nowym torze. No i patrzcie, jak ładnie tu już zrobiłem, czyli w tym rozdziale też były tylko dwa. No to się udało. A, chcieliśmy tam na górę wrócić, dobra. No czekajcie, gdzie... Kurwa, niebane drzwi, dobra, tutaj do góry. I za chwilę będziemy... Znajdziemy to i przejdziemy dalej tym mostem. Nie powinno być problemu. No i się okaże, że faktycznie trzeba patrzeć na dokładnie ten sam. No tutaj był powiększony troszeczkę o dodatkowe ten, więc no... To właśnie te czerwone, które były oznaczone, robiły za wszystkie runy. Dobra, zejdziemy tędy. Tak samo jak przed chwilą. No mogliśmy najpierw to zrobić, bo było dużo prostsze. A już mniejsza z tym. Czasem człowiek nie wie, ile mu zajmie dana droga. No, gram pierwszy raz na Hello, nie? Okej. No to teraz ciśniemy tu. Możemy iść dalej. Ciekawe, czy tą olbrzymkę to już spotkaliśmy? To ta, z którą walczyliśmy? Czy dopiero ją spotkamy? Bo miała nam zadać pytanie. No, nie widziałem, żeby je zadała. Bo złotego mostu też tutaj nie widzę. Więc no cóż. Teraz w ogóle gówno widać, że jest burza. Ja nie wiem, czy ja w ogóle wchodzę do tej konstrukcji w końcu. Tutaj niby coś widać, tak jakby było, tak jakbym już mostem przeszedł. Niekoniecznie... O! Ktoś idzie. Oh shit. Hela? Source of the darkness. It's coming. This is your moment. Jezus Maria, co to jest? I'm sorry. Przepraszam, nie mogę na to patrzeć. Okej, spoko. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. No właśnie. Fight the darkness. Fight it. Dawaj, dopierdolisz jej. Get up. Get up. Ten głos jest w chuj motywujący, więc nie wiem, dlaczego ona mówiła, że miała nadzieję, że go nie ma. Może to jest ta olbrzym? Nie, to niby jest ta Hela, tak? Faktycznie, połowa czarna. No troszkę nam dojebała, troszkę nie pozwoliła wejść, ale... Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Tu jest Senua? No tak. You're pathetic. Rotten. Cursed. He's here.
What were you thinking? Did you really think you could win? That stupid champion. So stupid. Everyone hates her. She's a curse. Mówi jej ustami to. W lustrze. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight through the suffering. Oh, złamał się jej miecz. Ona musi sobie tą ranę przypalić. Tak. O kurwa. Uch, no musiała, żeby sobie, wiecie, tą ranę, raz nie wdało się zakażenie, dwa, żeby zatamować krwawienie, no bo krew z twarzy szybko ucieka. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Kurwa, to musi strasznie boleć. Straszna jest ta blizna. Jeszcze tą zgnilizną to dotyka. Nie rób tego. Coś jest bardziej zakażona i tak już chyba nie będziesz, nie? Jeszcze te głosy się przekomarzają. Jedna mówi, że to Dillion, a druga, że nie, to nieprawda, to jakiś trig, on nie żyje. Okej, zrzuciła mnie. O, dobra, widzę. Czy ja mogę sterować? O, teraz będę mógł. Ale kurwa, co się stało z naszego miecza? W sensie, nie no, jest cały. Nie rozumiem. Przed chwilą miała tylko taki skrawek, teraz jest cały ten miecz? Nie wiem. Co o tym myśleć? Ale idziemy dalej. Okej, widzę tu jakieś zejście. Mamy iść tam. Czy on tam tańczy? Czy może bije się z kimś? Może tutaj gdzieś jest jakaś opowieść do wysłuchania? Fajnie by było nie przegapić. Nie wiem, czy nie powinienem czasem chyba iść do niego i dopiero za chwilę, bo nic tu nie widzę, a ciężko się strasznie chodzi w tym momencie, bo ona tak o... Chodzi bardzo powoli, biegnie tak jakby wcześniej chodziła. Więc może idźmy do niego. Może nam pomoże. Tak, on walczy. Aha. Jest i zbyt wolna, no dzięki. Jesus. Te porozbijane łodzie tutaj. Dawaj, dawaj, Senua, dasz rady. Mam nadzieję, że nie przegapiłem właśnie czegoś. Jakiejś opowieści, bo pewnie tu za chwilę zeskoczę i już nie wrócę. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but... Dobra, jebać to. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own. Collecting firewood and herbs. Errands out in the Othni plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely.
Ktoś tu się ze mnie śmieje strasznie, nie wiem dlaczego. To jest bardzo niemiłe, ja się tak nie śmieję z was. A wy jesteście tylko głosami w mojej głowie. Więc może taki respekt jakiś coś, nie? Wiecie, gdyby nie Senua, to by tych głosów nie było. Znaczy nie, no pewnie by były, może tylko nie miałyby komu gadać, o. Dobra, dawaj. Nie widzę tu żadnych kamieni z opowieściami, więc nie wiem, czy tu są. Mam nadzieję, że nic nie przegapiam. Ale trudno, tam nie pójdziemy. Musimy iść tędy. Już biega troszkę lepiej. Cały czas mnie zastanawia ten miecz. No niby był taki pęknięty. A jednak nie. A, on tu był, tylko w ogóle go nie widziałem. Dobra, wiem, jest w mojej głowie. Nieważne, cicho. Po prostu chcę, żebyśmy parli dalej. Żebyśmy się nie zatrzymywali. Tam coś jest. O, tam coś jest. No, nie wygląda to najlepiej. Pod drzewem? A jest to wielkie drzewo! O kurwa, to będzie ten moment. Dobra, mamy tutaj jakąś opowieść. Czy to jest pierwsza? Tak, to jest pierwsza, jak zajebiście. Zygmunt, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword comes out in Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. To trochę niemiło z jego strony. Dobra, zobaczmy co dalej. Tutaj w ogóle, czy to jest jakaś rura ściekowa, przepraszam bardzo? Co to ma być? No to po prostu no, nieczystości tędy wypływają. No to jest cudownie. Nawet o takiej infrastrukturze tutaj pomyśleli. Sprytni ci bogowie w sumie, nie? Myślę, że tak wiecie, jak jakaś kupa na przykład, jak w sensie jak takie bóstwo robi jakąś kupę na przykład, nie? To myślałem, że wiecie, przylatują anioły i zabierają mnie. Ale widzę, że nie, że tutaj po prostu trzeba, muszą mieć takie królewskie sroce i... O, popatrzcie, następna opowieść, zajebiście, bardzo mnie to cieszy. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. Jesus. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Koniec opowieści, tak? To nie zaczęła mu lizać twarzy z całego przyjaciółką po tym, jak zażarła mu tych braci. Okej, co tu jest z tą bramą? Wygląda jakby jakieś cztery cosie trzeba było tu otworzyć. Aha, jest cztery postacie, widzę, pod drzewem. Może wtedy to otworzę. Na razie tu nie pójdziemy. Na razie wydaje się, że tak jakby brakuje części mostu. W sensie tam jest coś po drugiej stronie i tak jakbyśmy chcieli pójść, no to nie... Co tam? Jezu, to jest łódź. Ja myślałem, że jakieś dziwne coś. Dobra, musimy iść w takim razie pod drzewo. Musimy się stąd ewakuować w takim razie.
Myślałem, że wiecie, że podejdę tutaj pod te drzwi i może tam coś będą jakieś... jakieś pieczęcie, znowu jakieś runy do odnalezienia, ale nie, tu jest jakiś bardziej skomplikowany system. No fajnie, mamy 2 z 5 opowieści już odnalezione. Tutaj się wycofamy. To nie było konieczne. Dalej tak dysz. Mam nadzieję, że jak już odnajdę, że już jak z tego pod tego drzewa, jak będę wracał, to już będzie normalnie chodzić. Szczerze w to wierzę. Mam wrażenie, że dawanie jej odpocząć nic nie da, w sensie tylko spowolni mnie i nic więcej. Chociaż wolałbym, żeby sobie odpoczęła. Ale co zrobić? Dobra, mamy już 40 minut nabite, więc szukajmy okazji do tego, żeby zakończyć odcinek. Pomału. No i... Może jakaś opowieść gdzieś tu będzie znowu. Bo dwie były bardzo blisko siebie, więc przypuszczam, że kolejna też nie będzie daleko. Chodźmy na razie tędy. W drugą stronę, jak się obrócę, to zobaczę łódkę. Okej, tam przeszedłem jakoś górą. Więc po co to jest? A, jest kolejna opowieść. No proszę bardzo, troszkę schowana. Ale idziemy za koleją. Chyba, chociaż tu są dwa takie same. A tędy też można było przejść. Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. Mhm. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. Serio, zabił? So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart and pure of blood. W sensie, z czegoś nie rozumiem. Był ten Sigmund, tak? Miał... To był chyba jego... Ten król to był jego kuzyn, tak? Dobrze zrozumiałem na początku? Czy... Nieważne, kto to tam był. No, w każdym... Powiedzmy, że nawet nie jego rodzina. I okej. Okay. I siostra Sigmunda była jego żoną. Pozwolił, żeby zamordował... Ona pozwoliła, żeby... Znaczy pozwoliła. No, prosiła go i tak, ale trudno. Wszyscy bracia tej siostry i tego Sigmunda zginęli przez wilczycę, tylko Sigmund przeżył, wszystko spoko. Do tej pory jest wszystko jeszcze okej, dla mnie zrozumiałe, ale ona wysłała mu synów, własnych synów, w sensie swoje dzieci, swoje, no i tego króla, nie? Więc wiadomo, z jednej strony były dziećmi tego króla, przypuszczam, ale z drugiej strony były jej dziećmi. Ona je wysłała tam do Sigmunda, a Sigmund ich pozabijał, bo byli chujowi. I... Ona na to pozwoliła i stwierdziła, okej, dobra, faktycznie, moi synowie byli chujowi, miałeś prawo ich zabić, więc wymyślę coś innego i nie ogarniam. Trochę to, kurde, porąbane. A, widzę go tam. Jakoś tak się cieplej zrobiło w końcu. Natomiast mamy jeszcze jedną opowieść. Przedostatnią, chyba w tym rozdziale? Nie. What? She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Siggeir. Luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Mhm. Tak czy siak, generalnie słabo, ale... Czyli poszła do swojego własnego brata, zrobiła mu dziecko i wysłała to dziecko jeszcze do niego. Nie wiem teraz, czy mi się to już zapisało, nie zapisało, nie widziałem ostatnio. Okej, coś tu jest. Cholera, mam nadzieję, że taka scenka nie będzie zbyt długa. Okej. Jest miło.
Ale myślę, że to będzie świetne na początek następnego odcinka, dlatego że jest tu pięknie. Pięknie tu. Dlatego myślę, że dobrze będzie teraz zakończyć odcinek, dlatego że bardzo fajny moment w grze przed nami i przypuszczam, że po prostu ten moment w grze, który teraz zobaczymy, będzie po prostu tym, co widzieliśmy w zwiastunie tej gry sprzed paru lat. Więc no. Uch. Więc nie mogę się tego doczekać, ale to w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. Zachęcam też do klikania kart, które teraz wyświetlają Wam się na ekranie. Tam są po prostu inne serie od serii z gier od tego samego studia, czyli od Ninja Theory. Jest to Enslaved i Devil May Cry, ten ostatni. No, także to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia, a pamiętajcie o komentarzach, łapkach czy tam coś. Cześć!